Hej, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale i pokazuję Wam tu szybko nasz ostatni spacerek przed wyjazdem, ponieważ w tym filmie skupimy się na tym, że Queen wyjechała znowu robić sobie rany, dokładniej tym razem kontrolowanie. Usuwamy sarkoida, więc zdrowiem Queen nie nacieszyłam się zbyt długo i po paru jazdach od powrotu do zdrowia znowu postanowiłam troszkę jej przeszkodzić. Wstawiłam Wam parę ułamków z rana, ponieważ śniadanie było jedzone w biegu, żeby jak najdłużej pospać na tą drogę do innego województwa. Niestety zabieg usuwania sarkoida nie mógł się odbyć w naszej stajni, dlatego to Queen musiała się ubrać, zapakować do koniowozu i dojechać do kliniki. Sarkoidy można próbować usuwać różnymi kremami itd., jednak nam weterynarz poleciłby usunąć tego sarkoida laserem i taki sprzęt, który usuwa sarkoidy laserowo, po prostu nie jest w stanie być zapakowany i dowieziony do każdej stajni, dlatego niestety czekała nas taka długa droga. Queen przez ilość wyjazdów poza stajnie w ogóle nie przejmowała się całym wydarzeniem. Właściwie to chyba ja byłam bardziej przejęta, a jak się okazało, cały zabieg trwał 10 minut i zajęli się koniem na tyle szybko, że ja ledwo weszłam do poczekalni, otworzyłam książkę. Gdy chciałam ją wyczyścić, zauważyłam, że koń już jest podczas operacji. Przy pierwszej rozmowie z weterynarzem, weterynarz mówił coś o 5 tygodniach przerwy. Jednak tak naprawdę, gdy zobaczył na żywo zmianę, powiedział, że po około 2 tygodniach już będzie można powoli wracać do pracy, jeśli oczywiście koń będzie w stanie, ponieważ to wszystko zależy od samopoczucia danego konia. Oszczędzę Wam zbliżeń na ranę takich totalnie dokładnych, ponieważ YouTube mógłby się na mnie obrazić. Dziura jest na tyle potężna, ponieważ wycina się zmianę i 2 cm żywej tkanki wokół, tak w ramach na zaś, ponieważ to jest nowotwór, który może robić przerzuty i lepiej wziąć troszeczkę większy margines, niż potem jechać na kolejną operację za miesiąc. No? Nie? Hop, dawaj zat. Dawaj, no super! W międzyczasie pokazuję Wam, jakie ćwiczenia wykonujemy z Queen, kiedy ona jest uziemiona, ponieważ tutaj mamy drugi dzień po operacji i ona nie może nic robić po zastępowaniu, zresztą ja się jej nie dziwię, ją po prostu to bardzo boli. Czyli mimo, że Queen skończyła już 7 lat, to powtarzamy sobie wsiadanie, tak żeby ona sama ustawiała się pod schodki, więc robimy takie ustępowania. Queen była po prostu zachwycona tym, ile wody jest na placu, że postanowiła, że troszkę ją wyliżę i mimo, że leków bardzo brać nie chciała, to było to wyglądało całkiem atrakcyjnie do zjedzenia. Kolejny dzień, czyli kolejne umijanie Queen jej aresztu boksowego. Queen w zaleceniach miała albo spędzanie dnia na kwaterce, albo 2 razy dziennie 20 minut spaceru. Jednak przez pogodę i przez to, że kwater nie mieliśmy, to była skazana na boks i nasze spacerki, które starałam się wydłużać i były dłuższe niż 20 minut. Miała po prostu przerwy na jedzenie, różne ćwiczenia, przez co nie męczyła się, a miała chociaż zajętą głowę. Chciałam Wam też pokazać, jak Queen reaguje na branie leków, ponieważ pierwszego dnia myślałam, że umrę ze śmiechu, jak zaczęła wykręcać wargę w każdą możliwą stronę i się uśmiechać. Jednak ciężko to uchwycić i Queen była bardzo niechętna, bo już wiedziała, jaki to ma smak. Także kolejnego dnia przyjmowania leków już po prostu była zmarnowana tym, że ja znowu wchodzę z jakąś saszetką, a do tego trzeba było podać dwie na raz, ponieważ Queen jest całkiem sporym koniem. Queen po całym dniu stania w boksie, no dobra, nawet nie całym dniu, ale troszkę w tym boksie powstała, to zaliczyła sobie kopyta, trzeba było je wyczyścić i dopiero poszliśmy wtedy na spacer. Pogoda nie była najlepsza, ale zdecydowanie chcę odświeżyć jej umysł, dać jej zjeść trochę trawy. Tak naprawdę zjadła wszystkie rośliny z każdej strony wokół stajni. I mimo, że pogoda nie była najlepsza, bo chciałam uchwycić to jak pada, a akurat przestało jak zaczęłam nagrywać, to my z cukru nie jesteśmy, nie poddajemy się i idziemy się tam krzątać gdzieś w okolicy. A żeby było bezpiecznie i nie było też nudno, to robimy postoje na trawę w ramach komendy ręką i głosową. Queen, szukaj! Szukaj! No zdziwiłaś się, co to za komenda, nie? Okej, okay, wstęp. Brawo, Queen. Queen zna już te komendy, jednak w ostatnim czasie właśnie nie było czasu, by powtarzać je jakoś bardzo dużo, więc faktycznie ta kontuzja trochę nam się przyda na powtórzenie innych rzeczy i na pewno nie zmarnujemy tego czasu na nudę. Queen, spokój. Stój. No super, wstęp.
Nie ma nic gorszego na spacerze jak koń, który ciąga nas po prostu w każdą stronę, gdzie tylko mu się podoba, więc zdecydowanie polecam wprowadzić coś takiego, a przynajmniej wprowadzić jakiś savoir-vivre w terenie. Po spacerku mamy czas drobnych porządków, a tak naprawdę przygotowania miski, żeby przygotować kolację dla Queen. Mimo tego, że Queen ma miesięczną przerwę od pracy, to jej żywienie się bardzo mało zmieniło. Zmieniły się ilości, to, że nie używam praktycznie w ogóle miarek, ponieważ je na tyle mało. Na przykład dostaję więcej sieczki, a mniej owsa, ale tak naprawdę nie kupowałam jakichś specjalnych suplementów na tę okazję czy paszy. Z racji posiłku na mokro nie używam oleju, ponieważ po prostu zawsze chcę, żeby te suplementy troszkę się wymieszały z jedzeniem, a tutaj do tego służy mi woda. Queen jest już podekscytowana, ponieważ ona dobrze poznaje swoją miskę. Niestety ja nie przynoszę dobrych wieści, bo ja zabieram ją po to, żeby ją umyć, a nie po to, żeby dać jej jeść. Dalej jeszcze pielęgnujemy w ogóle tamtą rankę, która była zakażona. Nadal ją czyszczę, nadal ją myję, ale jest już w zdecydowanie lepszym stanie i w ogóle nie grzeje. Został po tym po prostu strób. Tak się prezentuje ranka po 3 dniach, jest już tam taka powłoka. Queen właściwie nie reaguje na lanie wodą, mimo że wiadomo, trochę ją jeszcze boli, to jest bardzo dzielna i daje mi się tam oczyścić. Korzystając, że i tak jesteśmy na tej myjce, to tutaj widzicie pielęgnację kopyt ogólną. Film nie jest sponsorowany, ale postanowiłam Wam pokazać, czego będziemy dzisiaj używać. Kopytka są gotowe, po prostu przyklepane kabiglu, przyklepane z każdej strony. Tutaj widzicie też, jak wygląda rana. A tutaj mamy naolejowanego, szczęśliwego konia, a właściwie to konia szczęśliwego, że już jej daje spokój. No ale tak nie do końca daje jej spokój, ponieważ po prostu przenosimy się na stanowisko i jeszcze ją trochę popielęgnujemy, jeszcze ją trochę pomęczymy. Jako, że dłuższy czas nie była w tym treningu, no to troszkę już się zarosła ta grzywa tam, gdzie normalnie wycinam pod siodło. Mimo, że w najbliższym czasie wsiadać nie będę, to postanowiłam jej to odświeżyć. Czyścimy też ją, drapiemy tam, gdzie ona lubi. By widzieć lepiej reakcję, ściągam kantar i przechodzę do prowadzenia technik Mastersona. Jest to coś a la masaż, można to porównać do zabiegów fizjoterapeutycznych, no ale długo by o tym mówić. W skrócie, pracujemy nad rozluźnieniem Queen, a właściwie to współpracujemy, ponieważ Queen może brać dzięki temu w tym czynny udział i ona mi pokazuje, gdzie ma usztywnienia, gdzie potrzebuje mojej uwagi. Liczą się najmniejsze szczegóły, na które trzeba ciągle patrzeć. Między innymi widzimy tutaj takie memłanie, przelizanie, przed chwilą widzieliście ziewnięcie. Nie zawsze zwracamy na to uwagę, ale nawet takie rzeczy jak mrugnięcie w odpowiednim momencie, ruszenie nozdrzami, mówią nam dużo o tym, w jakim stanie jest koń. Po zastosowaniu technik Mastersona nie zabrakło też czasu na to, żeby się pomiziać, wymizić, wydrapać. Czymś raczej niespotykanym, ale się wydarzyło, Queenka podczas masażu zaczęła się uśmiechać. Żeby Was nie zanudzić całym tym zabiegiem, no to film jest puszczany teraz w przyspieszeniu. Widzicie tutaj zabawę Queen tym łańcuchem, ale też ciągłe przelizywanie się. I trochę tu są takie rzeczy, które ktoś, kto nie miał konia, nie miał z tym styczności, to nie zauważy, ale są tu dane sygnały dla mnie, jak ona reaguje. Udało mi się też uchwycić kolejne ziewnięcie. Queen jest generalnie coraz bardziej otwarta na tą metodę Mastersona, ponieważ wcześniej udawało mi się to osiągnąć na Olimpię, ale nie na niej. Brawo, super, jaci, dobry koń. No i wybieramy się na kolejny spacer. Naszym wyzwaniem na teraz, na parę kółek, jest przechodzenie tej kawaletki, ale nie męczymy jej tym długo. Głównie chodziło mi oczywiście znowu o zabawę dla głowy, a nie po to, żeby jej te nogi jakoś super powyciągać i pomęczyć, ponieważ jeszcze są bolesności. Po chwili stępa robimy przerwę na szyję. Nie. Queen dużo nadinterpretowała moich sygnałów do kręcenia się i generalnie jakoś bardzo nie współpracowała, żeby stać i wyginać samą szyję, no ale pokażę Wam też te gorsze momenty, gdzie nie możemy się dogadać. Nie. Nie. Tak jak poprzedniego dnia, tak i dzisiaj powtarzamy sobie wsiadanie. Tym razem pozbyłam się całkowicie sygnału uwiązem. Tak. Stój, ale ej, zostaw za to. No chodź. Chodź do mnie. Ja chcę zat. Nie. Ja chcę zat. Ja chcę ciebie, o. Super, jaka grzyba.
rzeczy. Kocham, jak zmienia się mój głos, kiedy chwalę zwierzę. To jest wtedy totalnie uroczy głos i chwalenie, głaskanie. Stopniowo zwiększamy te odległości, gdzie Queen stoi. Możemy sobie na to pozwolić, ponieważ naprawdę mało osób było wtedy w stajni i miałam pewność, że raczej nikt nie przyjdzie, a przynajmniej Queen nie ucieknie od razu. No, dawaj. Jako, że to jedno z naszych pierwszych podejść do tego typu wsiadania bez uwiązu, to widzicie takie śmieszniejsze momenty mojej próby dogadania się. Zat? Nie? Spadaj, chcę zat. Nie. Zat chcę. Zat chcę. To. Brawo, kochana, no. Ale jakbyś do bardziej da? Jaki dobry koń, no tak ty. Także życzcie Queen dużo zdrowia. Super. W następnych filmach, mam nadzieję, zobaczymy się już z odchowaną, zdrową Queen i do zobaczenia.